Cześć, nazywam się Łukasz Balcerzak, tak, będę mówił o Fazerze. Co sobie opowiemy? Krótko opowiem, jaką grę zrobiliśmy, czym jest ten cały framework Fazer.js. Opowiem krótko o kilku jego zaletach i jego wadach. Zaczynając od gry, muszę się wytłumaczyć, to nie była gra jakaś taka poważna, którą chcemy sprzedawać. To była gra stworzona w ramach hackathonu wewnątrz firmy. Mieliśmy na to tylko 5 dni, miałem to zrobić sam. Ostatecznie udało mi się zwerbować jedynego grafika w naszej firmie, drugiego programistę, który zresztą jest tutaj, Maciek. I mieliśmy jeszcze jedną osobę, która była odpowiedzialna za testowanie. Robiliśmy bardzo krótki brainstorming dotyczący tego, jak ta gra ma wyglądać. Zeszło na to, że zrobimy jakąś taką strzelankę w stylu Diablo, ale z jakimś takim twistem, który miał polegać na ograniczonym polu widzenia. Jakoś tak nie wyszło to może do końca tak, jak sobie to wymyśliliśmy. Klimat miał być w coś w okolicach bitwy pod Grunwaldem. Tylko że ze szkieletami. Ostatecznie wyszło tak, że zrobiliśmy jedną mapę, jedną broń, jeden typ przeciwnika i właściwie nie da się jej skończyć, nie ma warunków wygrania. Nie wiem, czy cokolwiek będzie tu widać. Mam krótką prezentację, więc pozwoliłem sobie na film. Mniej więcej tak ona wygląda. Właściwie widzieliście już wszystkie fragmenty tej całej mapy. No dobra, teraz dlaczego zdecydowaliśmy się na to, żeby to zrobić w JavaScriptie? Głównie dlatego, że mieli to oceniać, znaczy w naszej firmie pracuje kilkudziesięciu inżynierów oraz zdaje się, że kilkuset sprzedawców, więc oni mieli to oceniać. Wątpiliśmy, żeby instalowali cokolwiek u siebie na komputerach, więc chcieliśmy, żeby po prostu włączyli przeglądarkę i zobaczyli tę grę. Chyba nikt jej nie włączył zresztą. No ale tak, zamiary były dobre. Każdy ma też klawiaturę. Nie chcieliśmy robić tej wirtualnych joysticków czy czegoś takiego, ponieważ tam feedback... Po prostu mamy kiepskie doświadczenie, nie podoba nam się tego typu rozwiązanie. No dobra, czym jest ten Fazer? Fazer to jest framework napisany w JavaScriptie. Ma bardzo dużo feature'ów. Natomiast jego podstawowe funkcje to umożliwienie w dość prosty sposób przygotowania swojej gry. Metoda update, metoda render, czyli właściwie wszystko, co nam potrzebne jest do zrobienia gry, w sensie te najmniejsze klocki potrzebne do zrobienia gry. Natomiast daje nam jeszcze coś takiego jak proste ładowanie asetów. Ma wsparcie dla jakiejś tam abstrakcji na różne silniki fizyki, kolizje, ma w łatwy sposób definiuje się animacje, dodaje dźwięk, muzykę i bardzo dużo innych rzeczy. Natomiast moim zdaniem główną zaletą jest to, że ma świetną dokumentację i bardzo dużo przykładów, które są sensowne, co nie jest oczywiste, bo sporo frameworków, mimo że udostępnia jakieś przykłady, one nie są najlepszej jakości. W Fazerze są bardzo dobre, są ograniczone w tym, co pokazują, w sensie jak chcą pokazać na przykład działanie kamery, która się rusza za graczem, to taki przykład ma 41 linijek,
mieści się nawet tutaj, choć pewnie tam gdzieś dalej nie jest to zbyt czytelne. No i zaprezentuję tutaj kilka przykładów tego, jak wygląda ten framework. Nie wiem, czy tam z tyłu będzie widać, ale spróbuję to jakoś tak opowiedzieć. Na przykład tutaj jest funkcja preload, która ładuje spreadsheety i robi się to w bardzo prosty sposób, definiuje się, odpala się po prostu odpowiednią funkcję z parametrem, który identyfikuje potem nam ten asset, wskazuje ścieżkę, gdzie on jest, skąd go można załadować oraz wielkość poszczególnych sprite'ów. Podobnie łatwo można załadować statyczne obrazki czy pliki dźwiękowe. Ten przykład to pokazuje, jak włączyć fizykę dla konkretnego obiektu. Również jest on bardzo prosty. Linia po linii tutaj włącza fizykę dla konkretnego obiektu, czyści mu kształty, ponieważ domyślnie to ciało fizyczne będzie takich samych rozmiarów jak sprite. Tutaj tego nie chcieliśmy. Chcieliśmy załadować poligony, mapę poligonów, którą przygotowaliśmy sami dla tego konkretnego sprite'a. Odpalamy tu też kilka funkcji oraz mówimy, z jakimi innymi obiektami ten konkretny obiekt będzie kolidował. Kolejny przykład dotyczący kolizji, albo na przykład wymyśliliśmy sobie, że w tej grze nasz główny bohater będzie obracał korpusem za myszką, czyli ruszał się w dół i w górę. No i do tego wystarczy obliczyć tak naprawdę kąt rotacji oraz ustalić tą rotację na sprajcie. I to jest fragment, właściwie to jest cały pull request z tą zmianą, z czego jedna linia wykonuje tą zmianę na sprajcie, czyli to zmienia rotację, natomiast wszystkie inne tylko obliczają kąt. Więc to jest jeden z wielu przykładów, jak można w prosty sposób, operując atrybutami sprite'a, wpływać na to, na jego zachowanie. Przykład z klawiaturą to pominę i przejdę do wad. Tak naprawdę ja osobiście jestem bardzo z Phasera zadowolony pod tym względem, że on oferuje dużo funkcjonalności, nie musimy z niej korzystać. Natomiast ta podstawowa jest bardzo fajna. Ma bardzo proste, ładne API. Natomiast z wad mógłbym tutaj wskazać na przykład to, że Phaser udostępnia taki obiekt game, znaczy tworzy się go, natomiast on zawiera bardzo dużo różnych interfejsów i po prostu w pewnym momencie patrzymy na nasz kod i to game przewija się wszędzie. Ten singleton rozrasta się do ogromnych, znaczy on jest ogromny, dlatego że oferuje po prostu za dużo. Moim zdaniem mógłby oferować zdecydowanie mniej, a konkretne moduły mogły być ładowane w jakiś inny sposób. Na pewno kod byłby trochę czystszy. Wspomniałem o zalecie Phasera, czyli to, że on wspiera różne silniki fizyki, natomiast to jest jednocześnie w jakimś tam stopniu jego wada, ponieważ ten framework w ogóle nie daje żadnej abstrakcji na ten silnik fizyki. Jeżeli zdecydujemy się na używanie jakiegoś, to musimy poznać całe jego API, żeby móc go używać. Ja bym się spodziewał, że mogliby dać tu jakąś abstrakcję, która udostępnia wspólne metody dla tych silników. Choć rozumiem również, że byłoby to bardzo trudne, no bo różne silniki mogą być wykorzystywane do bardzo różnych celów i jakby ich część wspólna nie jest zawsze taka duża. I
Mówiłem o przykładach, wymieniając je jako zaletę tego frameworka i to prawda, natomiast przykłady są nie są na tym samym poziomie. Nie wiem, jak to lepiej określić, ale po prostu część przykładów jest napisana bardzo ładnie i czysto, a część jest w zupełnie innym stylu i tak naprawdę za pomocą samych przykładów nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie są dobre praktyki używania tego frameworka. Czy powinniśmy używać tak, jak jest w tym przykładzie, czy powinniśmy używać tak, jak jest w tamtym przykładzie. Wydaje mi się, że jest to kwestia jakiejś tam dokumentacji, można byłoby to jakoś poprawić. Nie znalazłem też w dokumentacji nic o testowaniu. Ja się kompletnie nie znam na testowaniu gier, właściwie to była moja pierwsza gra, którą zrobiłem, doprowadziłem do takiego stopnia, więc fajnie by było, gdyby cokolwiek byłoby w tej dokumentacji o testach. Nie było też nic o tym, jak mogliby się zachowywać przeciwnicy. Phaser ma również system pluginów. Tych pluginów nie jest może strasznie dużo, ale jest na przykład tam plugin silnika fizyki Box 2D, no ale Box 2D nie jest w ramach pluginu, jest częścią tego frameworka, więc teoretycznie nie musimy płacić za dodatkowy plugin. No ale skoro jest jakiś płatny plugin, i oni się chwalą, że ten plugin udostępnia jakieś lepsze API, lepszy interfejs, no tak człowiek się zaczyna zastanawiać, to jest open source'owe, a wy tu mi każecie płacić za plugin, którego funkcjonalność jest dostępna już w samym tym frameworku. No i czyli co, jak ja bym poprawił teraz API tego Box 2D w głównym frameworku, to wy mi odrzucicie pull requesta, no bo chcecie zarabiać na tych pluginach. Tak trochę jest to dla mnie niejasne, skąd ten pomysł na płatne pluginy mogli tak naprawdę zrobić z tego po prostu coś oddzielnego, jakąś oddzielną stronę, gdzie te pluginy by były. No, nie wiem, po prostu wydaje mi się to trochę shady. No i nie wiadomo tak naprawdę, co tracimy, dopóki tych pluginów nie kupimy, co też wydaje mi się dość podejrzane. Natomiast nie zrozumcie mnie źle, ja nie uważam, że nie należy płacić programistom za ich pracę. Właściwie tyle. Generalnie uważam, że jest to bardzo solidny framework, jeżeli do takich podstawowych rzeczy, do bardziej skomplikowanych, nie wiem, bo nie robiłem nic bardziej skomplikowanego. Natomiast jest na pewno elastyczny, jest to jego i wada, i zaleta, bo te podstawowe funkcje, jakie udostępnia, można ich używać w dowolny sposób i nie narzuca zbyt wiele. Znowu, to jest i wada, i zaleta, zależnie od tego, czego oczekujemy od frameworka. Po zrobieniu tej gry myśleliśmy, że chyba byłoby lepiej, gdybyśmy zrobili to w Unity, ale generalnie jesteśmy zadowoleni z tej pracy. Czy ktoś ma jakieś pytania? Jakieś pytania? Działa tylko w przeglądarce, czy można skompilować do Androida i iOS-a? Możesz oczywiście, ale oni nie udostępniają takiego narzędzia. Czyli płatny plugin? nie widziałem też jako płatny plugin. Prawdopodobnie możesz po prostu zrobić WebView i zamieścić pliki statyczne przygotowane przez siebie i tyle. Okay. Oni twierdzą, że to jest mobile first framework, ale próbowaliśmy tą grę uruchomić na jakiejś mobilce i framer był tak żenujący, że nie jestem pewien co do tego mobile first. Jakieś inne pytania? No dobra, to dzięki.